cnotą, która w nim najbardziej jaśniała, była nadzwyczajna miłość bliźniego, a szczególnie nad ubogimi. Odznaczył się on czynnym miłosierdziem, niezmordowanego poświęcania się dla ubogich, pomimo że od lat najmłodszych ciężką i ciągłą chorobą był dotknięty. Jest on żywym dowodem, jak prawdziwie chrześcijańska miłość umie przezwyciężać wszelkie przeszkody, które utrudniają jej spełnianie. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło ojca Prokopa Kapucyna, Żywot świętego Jana Rossi. Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Przedziwny Bóg w świętych swoich. Rzecz o świętym Wawrzyńcu z Brindisi. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. Przełożeni, widząc w nim tak wyjątkowe zdolności, niezwłocznie po ukończeniu przez niego nauk teologicznych, chociaż dla braku wieku na kapłana nie był jeszcze wyświęcony, przeznaczyli go do ambony. Pod tę porę zażądano od prowincjała kapucynów, aby na nadchodzący Wielki Post do jednego z kościołów weneckich, w którym gromadziła się publiczność z wykształconych klas, wyznaczył najlepszego kaznodzieję ze swojego zakonu. Prowincjał wybrał Wawrzyńca. Zdziwiło to wszystkich i obudziło pewne niezadowolenie w słuchaczach, gdy na pierwszej ambonie tego wielkiego miasta ujrzano tak młodego kleryka. Lecz po pierwszym jego kazaniu przekonano się, że wybór nie mógł być trafniejszy. Na następnych kazaniach Kościół pomieścić nie mógł tłumów zbierających się na jego nauki, a pożytki z nich były coraz większe. Pomiędzy innymi głośne nawrócenie się wskutek jego kazań jednej z wielkich pań weneckich, prowadzącej gorszące życie. To zdarzenie przyczyniło się do podniesienia sławy młodego kaznodziei. Wyświęcony wkrótce potem na kapłana, już zawodowi kaznodziejskiemu oddał się wyłącznie, nie mogąc nastarczyć wezwaniom ze stron najodleglejszych, gdzie chciano go słyszeć. Na usilne żądania biskupów głosił kazania przez cały ciąg wielkich postów w kościołach katedralnych Wenecji, Weronie, w Padwie, w Barsano, w Ferrarze. I tam w obecności nawet papieża wówczas w tym mieście przebywającego. W Neapolu, gdzie przez jeden wielki post dwa razy dziennie głosił kazania, z rana wykładał Ewangelię, a każdego wieczora mówił o Matce Bożej. Zarówno z daru kaznodziejskiego, jak i z wielkiej świątobliwości zasłynął prędko, więc na kazania jego wszędzie tłumnie się zbierano. Gdy zaś schodził z kazalnicy, tak się ciśnięto do niego z oznakami szczególnej czci i uwielbienia, że zwykle otaczać go musiała straż zbrojna, nie tylko w kościele, ale i na ulicy, gdzie w ścisku towarzyszącego mu ludu wracał do mieszkania. Przez czas poświęcony naukom nabył wiadomości potrzebne do zawodu kaznodziejskiego i dzięki genialnym zdolnościom swoim i pracowitości
na jaką tylko święci zdobywać się umieją. Później do przemówień publicznych przygotowywał się jedynie modlitwą. Przed każdym kazaniem długo klęczał przed ołtarzem lub wizerunkiem Matki Bożej i przez jej ręce odbierał szczególne dary do jak najskuteczniejszego głoszenia Słowa Bożego. Po każdym jego wystąpieniu na ambonie w najludniejszych miastach włoskich w sposób uderzający poprawiały się obyczaje, rozpowszechniała się pobożność i wielu głośnych i gorszących grzeszników nawracało się z wielkim zbudowaniem wszystkich. Wkrótce też po tak pełnym zbawiennych owoców apostolstwa jego pomiędzy wiernymi powołał go Pan Bóg do nawracania dusz nienależących do Kościoła. W owych czasach we Włoszech i w samym Rzymie znajdowała się wielka liczba Żydów. Papież Grzegorz XIII, a później Klemens VIII, którym leżało na sercu zbawienie i tych upartych w swoim zaślepieniu wyznawców zakonu mojżeszowego, uznali za najodpowiedniejszego do trudnej misji pomiędzy nimi przeznaczyć ojca Wawrzyńca z Brindisi. I w tym samym Rzymie, na rozkaz najpierw jednego, a potem drugiego papieża, a następnie w różnych miastach włoskich na wezwanie miejscowych biskupów, miewał do nich kazania, na których zmuszano ich bywać. Gdy pomimo biegłości jego w języku hebrajskim i pełnych głębokiej erudycji biblijnej i namaszczenia nauk, jakie głosił, niewielkie z nich widział pożytki, do innego uciekł się środka. W Rzymie z upoważnienia samego Ojca Świętego, a w innych miastach biskupów, wzywał rabinów do publicznych rozpraw, pozwalając, aby przeciw niemu jednemu chociażby po kilku ich występowało. Zarozumiali rabini chętnie się na to zgadzali, a pobudzeni ciekawością, zwłaszcza wykształceni Żydzi, tłumnie na zgromadzenia takie się zbiegali. I wtedy dopiero nasz święty obfity plon z tego rodzaju apostolskich prac swoich zbierać zaczął. Zdarzało się, że przeciw niemu jednemu trzech i czterech najbardziej uczonych talmudzistów głos zabierając, broniło swoich błędów. Ze wszystkich jednakże tych rozpraw, trwających niekiedy po parę godzin, wychodził on zwycięsko. Mnóstwo Żydów nawracało się całymi rodzinami, a niekiedy nawet rabini, którzy puszczali się z nim w zawody. Co zaś najzbawienniejszy wpływ wywierało na bardzo licznych jego słuchaczy starozakonnych, to niezachwiana słodycz, łagodność i miłość, z jaką zawsze przemawiał. Chociaż nieraz zdarzało się, że jego przeciwnicy, widząc się na głowę pobitymi, do wściekłości niejako się posuwali i obelg nawet osobistych mu nie szczędzili. Żydzi, do których miewał kazania, chociaż nie wszyscy nawróceni, wszyscy jednakże dla niego mieli szacunek. Najzagorzalsi z pomiędzy nich po kilka razy knuli spiski na pozbawienie go życia, widząc, jak wielu z pomiędzy nich przywodził do wyrzeczenia się ich błędów. Opatrzność boska ostrzegła go za każdym razem od ich sideł i w kilku zdarzeniach cudownie uszedł święty Wawrzyniec grożącej mu śmierci. Czekało bowiem jego niezmordowane apostolstwo inne jeszcze pole pomiędzy dziećmi samegoż Kościoła, błędami Lutra i Kalwina od jedności katolickiej świeżo wtedy oderwanymi.
Zanim z tego jego zawodu niektóre szczegóły przytoczymy, przedstawimy tu pokrótce jego zawód zakonny, a mianowicie urzędy, jakie w nim piastował, z których tak święcie i świetnie się wywiązał. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Żywot świętego Wawrzyńca z Brindisi. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.